Cześć, dziś czas na test kolejnego naturalnego podkładu drogeryjnego. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów z testami takich podkładów, to zostawię Wam tutaj link, jak również w opisie. No i dzisiaj będzie podkład Liren. Jest to dokładnie ekopodkład rozświetlający z serii Natura. I mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego, o których zaraz Wam jeszcze wspomnę. I też chciałam zaznaczyć, że marka Liren dowiedziała się, że robi właśnie testy podkładów tych naturalnych i zaproponowała współpracę, na którą ja się zgodziłam jak najbardziej, z tego względu, że już poznałam ten podkład, wiem jak się zachowuje, o czym Wam oczywiście bardzo dokładnie wspomnę. I też dzięki temu będę mogła Wam pokazać cały przekrój kolorystyczny tych podkładów, bo ten podkład ma największą, najszerszą gamę kolorystyczną właśnie z tych podkładów naturalnych. Więc myślę, że jest to super sprawa, bo łatwiej będzie Wam znaleźć odpowiedni odcień dla siebie, jeśli oczywiście ten podkład Wam się spodoba. I słuchajcie, standardowo co ten podkład ma robić? Po pierwsze ma rozświetlać cerę, ma wyrównywać koloryt, ma wygładzać tę skórę, ma też sprawiać, że ta skóra będzie oddychała, ma w swoim składzie naturalne pigmenty, mikę, krzemionkę oraz zawiera sporo ekstraktów z naturalnych kwiatów, które pielęgnują tę skórę. Mamy tutaj na przykład jaśmin, peonię, japońską wiśnię. Są to składniki, które mają koić tę skórę, pielęgnować, nawilżać. Mamy też tutaj w składzie lawendy czy też czarny bez, które działają kojąco, przyspieszają gojenie się ran, czy też właśnie jakichś drobnych niedoskonałości. Także jest to taki podkład, który i pielęgnuje, i wyrównuje koloryt, i ma rozświetlać, także pokażę Wam, jak ten podkład właśnie się spisuje. Jeżeli chodzi właśnie o gamę kolorystyczną, jak ja wcześniej wspomniałam, tutaj mamy do wyboru 5 odcieni. Pierwszy, najjaśniejszy wpada w bardziej żółte tony, drugi jest bardziej neutralny, bym powiedziała, odrobinę ciemniejszy od pierwszego. Trzeci mocniej wpada w oliwkowe tony, żółto-oliwkowe. Następny jest troszkę cieplejszy, bardziej opalający, dla takich właśnie bardziej opalonych karnacji będzie się super sprawdzał. I ostatni, najciemniejszy, który jak widać jest dość mocno ciemny, ale sprawdzi się dla tych z Was, które mają naprawdę ciemną karnację, bo też pisałyście mi w przypadku poprzednich testów, że te podkłady po prostu są dla Was nadal za jasne, więc myślę, że ten powinien się u Was sprawdzić. No i on jest w bardziej neutralnym odcieniu, myślę, że taki dla opalonej cery jak najbardziej będzie w porządku. Tak więc słuchajcie, przechodzimy do rzeczy. Oczywiście sobie wezmę na tackę standardowo, nałożę ten podkład. Ja wybiorę sobie odcień 310, to jest odcień wanila, czyli taki właśnie lekko żółty, ale najjaśniejszy. Dla mnie on jest odrobinę za ciemny, więc też warto mieć to na uwadze, ale jest dosłownie odrobinkę za ciemny, ale odcień bardzo mi się podoba. Jak na taki jasny podkład, to naprawdę super, że jest w takich żółtych tonacjach. Standardowo nakładam sobie na gąbeczkę, przybliżę się, poczekajcie, żebyście lepiej tutaj widzieli. I standardowo też nałożę sobie na połówkę twarzy. Tak jak wcześniej Wam wspomniałam, ja tego podkładu już używałam no kilka razy, więc już wiem jak się zachowuje, ale chciałabym Wam to pokazać. Ma taki, jeżeli chodzi o zapach, dość wyczuwalny, kwiatowy, więc też przed zakupem sprawdźcie, czy ten zapach będzie Wam odpowiadał. Jest taki pielęgnacyjno-kwiatowy, bym określiła. O, myślę, że to jest najlepsze określenie. Ale bardzo łatwo się rozprowadza. I oczywiście tę gąbeczkę mam zbliżoną, tak zaznaczając na marginesie. Ale bardzo mi się podoba ten odcień. Jest przepiękny, tym bardziej jak mam zaczerwienioną tę skórę. Tutaj też takie niedoskonałości mi powyskakiwały od maseczki. Więc też będziecie mogli lepiej nawet zobaczyć, jak ten podkład tutaj kryje. Czy będzie Wam to odpowiadało? Przybliżyłam Was jeszcze i trochę przyciemniłam tutaj światło, żebyście też jeszcze lepiej mogli zobaczyć, jak ten podkład działa. I możecie zobaczyć, że to krycie jest średnie, powiedziałabym takie lekko średnie. Ale bardzo ładnie leży na skórze, to zdecydowanie. Odrobinkę też sobie nałożę pod oczy. Akurat jeśli chodzi o takie podkłady naturalne, nie mam problemu z tym, żeby nakładać je również pod oczy. Nie podrażniają mi skóry, nie podrażniają mi oczu, także jak najbardziej. On jest bardzo, bardzo leciutki. Ta konsystencja jest taka właśnie lekka,
łatwo się rozprowadza. Myślę, że dłońmi też, jeśli lubicie taką formę nakładania aplikacji podkładów, też powinno się to sprawdzić. Natomiast ja zdecydowanie jestem fanką gąbeczek i u mnie to się sprawdza najlepiej. Dokładam sobie jeszcze tego podkładu na tych zaczerwienieniach, gdzie mam ich więcej, żeby też Wam pokazać, czy można budować to krycie. I widzę, że delikatnie można. Więc też to jest super. Ok, odsunę się trochę, żeby Wam pokazać różnicę, jaka jest. Jak widzicie, tutaj skóra jest dosyć mocno zaczerwieniona. Po tej stronie pięknie wyrównany koloryt. Ta cera jest rozświetlona, tak, zostawia taki rozświetlony efekt. No, podoba mi się. To właśnie krycie jest takie naturalne, bym powiedziała, na co dzień. Nie jest ani przesadzone, tym bardziej jeśli nałożycie go mniej, bo ja lubię dosyć sporo nakładać podkładu mimo wszystko, ale jeśli chcecie mieć troszkę na cieńszą warstwę, też jak najbardziej jest to możliwe, wtedy to krycie będzie troszkę mniejsze, ale mi się podoba. Mi się podoba, jak mówię, już tego podkładu używałam, więc to nie jest takie pierwsze wrażenie, ale tak, bardzo ładnie ta skóra wygląda, świeżo, promienie tak zdrowo. Także ja dokończę sobie te aplikacje podkładu po drugiej stronie, jeszcze pokażę Wam raz, jak to wygląda. No widać, że ładnie jest wyrównany, prawda? Widać. Także nakładam na drugiej stronie. Standardowo poza kamerą dokończam makijaż twarzy i utrwaliłam podkład pudrem z Altera. Jest to puder w kompakcie w odcieniu 01 Light. Chcę Wam pokazać, jak wygląda taki odcień. I to jest puder, który bardziej utrwala makijaż niż bardzo, bardzo matuje. Więc dzięki temu też ta cera nadal jest taka rozświetlona, promienna. Możecie zobaczyć też tutaj na czole, że faktycznie ten blask nadal pozostał, mimo że ten podkład faktycznie jest utrwalony. Więc super, bo ten efekt właśnie cery jest taki świeży, nadal promienny. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest ta skóra taka zdrowa po prostu. A do wykonturowania twarzy sięgnęłam po paletkę z Munich Natural, czyli tutaj mamy bronzer, róż i rozświetlacz. To wszystko właśnie mamy tutaj na twarzy w konturowaniu. I tak, jeżeli chodzi o godziny, mamy teraz 14:04. Także ponoszę ten makijaż, zobaczymy, jak ten podkład, znaczy ja już go znam, ale Wam pokażę, jak ten podkład się sprawuje po kilku dobrych godzinach noszenia. Ale tak, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie po skończonym makijażu, ta cera jest właśnie świetlista, zdrowa, myślę, że spokojnie sprawdzi się u osób, które mają cerę suchą, dojrzałą, bo też ten podkład właśnie daje taki efekt wygładzenia skóry, więc ładnie też wygładza linie mimiczne ewentualne, także na ten moment jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak ten podkład wygląda i wygląda też przy tym naturalnie. To krycie jest takie właśnie lekko średnie, więc ta skóra nie wygląda taką wymalowaną. Także tak, ja się z Wami teraz żegnam i zobaczymy się za kilka godzin. Wracam, jest godzina 22:22. Więc minęło 8,5 godziny z tego, co kojarzę, od nałożenia podkładu. I słuchajcie, jeżeli chodzi o to, jak ten podkład wygląda, jak widać, oczywiście świeca się nie jakoś wybitnie mocno. Mam wrażenie, jak na taki podkład rozświetlający. Jeszcze możecie zobaczyć tutaj na czole. Mi się wydaje, że bywało gorzej, prawda? Ale też zaznaczam fakt, że no po pierwsze mam to 8,5 godziny, a po drugie, chociaż to i tak jest w sumie długo, jak na podkład. A po drugie co? Po drugie to, że nie byłam na zewnątrz, nie chodziłam nigdzie w masterce i tak dalej, tylko pracowałam w domu, także to też może miał trochę delikatniejsze warunki. W każdym razie, jeżeli chodzi o ten podkład, on stał się troszkę bardziej widoczny, ale to jest po prostu kwestia tego, że jest wymieszany z tym pudrem, którego dosyć sporo nałożyłam mimo wszystko. Ale tak, to świecenie jest takie dla mnie do zaakceptowania, tym bardziej właśnie w takich podkładach rozświetlających. I faktycznie tak to z nim jest, bo tak jak wcześniej wspomniałam, że go wiele razy używałam. I faktycznie tak się dzieje. Jeśli chodzi o moje odczucia, mi się on podoba. Z tego względu, że właśnie wygląda świeżo, zdrowo ta skóra. Nie ściera mi się jakoś wybitnie mocno. No dzisiaj, tak jak wspomniałam, nie miałam maseczki, więc tym bardziej wszystko jest na swoim miejscu. Bo ja też zaznaczam, że w ciągu dnia nie dotykam twarzy, także jak najbardziej to polecam. Tak,
No jak widać, cały czas podkład się trzyma na miejscu, jest naprawdę w porządku. Uważam, że to będzie najlepszy podkład dla osób, które mają cerę suchą, cerę delikatnie wyświecającą się. Jeśli macie cerę mieszaną, to właśnie delikatnie wyświecającą się, bądź połączyć po prostu ten podkład z pudrem mocniej matującym i będzie wtedy w porządku. Oczywiście można też w ciągu dnia użyć bibułek matujących. Myślę, że teraz bym użyła i było wszystko ok, jakby byłabym jak najbardziej zadowolona. Natomiast tak, trzeba mieć na uwadze, że jednak jest to faktycznie typowy podkład rozświetlający o takim lekko średnim kryciu. I właśnie dla cer dojrzałych uważam, że będzie też świetny, że będzie po prostu świetny. I jeszcze ważna kwestia, o której chciałam wspomnieć, to fakt, że teraz w Drossmanie, tak, do końca miesiąca, czyli do końca października, jest promocja na tę serię Natura. Właśnie tu akurat mamy płyn micelarny, który zresztą używam i bardzo lubię, też ma EcoCert, co jest super, certyfikat EcoCert. Napiszę Wam, o co chodzi z tym certyfikatem w opisie, jeśli może nie wiecie. Jak również tutaj akurat jest z serii Natura lawendowy olejek. Do demakijażu przyznam, że ja jeszcze nie używałam, bo jakoś nie przypadam za olejowym demakijażem, ale może się przekonam, zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, dajcie znać, czy macie ten podkład, jak się u Was sprawdza. Ja tak jak wspomniałam, używam go już wiele razy, jak najbardziej jestem z niego zadowolona. Ładnie wygląda, jak widzicie, trzyma się. Naprawdę, nie mam jakichś większych uwag, jedynie to, co wcześniej wspomniałam, że jest troszkę bardziej widoczny teraz, po tych kilku dobrych godzinach. Niestety nie pokazałam Wam, jak ten podkład wygląda w świetle dziennym, z tego względu, że dzisiaj dość późno zaczęłam to nagrywanie. No i też dość szybko robi się ciemno, także nawet nie było za bardzo światła dziennego, żeby Wam to pokazać, bo też było bardzo pochmurno. W każdym razie, słuchajcie, tak, koniecznie podzielcie się swoją opinią, jaką macie cerę, jak się u Was ten podkład sprawdza. Ja na pewno będę po niego sięgać, bo też naprawdę jest bardzo, bardzo dobrym podkładem. Uważam, że jest wart uwagi. No i też właśnie nie powiedziałam na początku, ale pewnie tam dodałam informację na ten temat, że ten podkład kosztuje 30 zł bez promocji, także uważam, że cena jest w ogóle absolutnie atrakcyjna, żeby wypróbować. Ale okej, dobrze. Myślę, że to wszystko, co chciałam powiedzieć. Tak mi się wydaje. Także żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!